I jesteśmy wciąż w internecie. Oglądają nas i słuchają, i czytają właściwie. Użytkownicy rmf24.pl i interi.pl. Panie pośle, no ale to jednak nie tak miało być. Zgodzi się pan, jeśli chodzi o obsadę spółek Skarbu Państwa. Jak to nie tak miało być? Ale to miało być tak, że cała rodzina pani Izabeli Klot znajdzie pracę, że będziecie wszystkich swoich krewnych i znajomych i asystentów wsadzać do spółek strategicznych, niestrategicznych. Wszystkich? To pan tu przesadził. No poseł, proszę pokazać, gdzie ja jakichś swoich krewnych wsadziłem do spółek. Poseł Andrzej Jaworski po tym, jak rzucił mandat i został wiceprezesem PZU, wziął swoją asystentkę, którą uczynił dyrektorką w PZU oraz dał jej jeszcze na osłodę Radę Nadzorczą. Ale to jest rodzina jakaś z panem posłem? Panie pośle, nie. Tylko mam wrażenie graniczące z pewnością, że właśnie o takich praktykach pan mówił, że są niedopuszczalne. Wie pan, ja mówiłem o praktykach takich, że rzeczywiście Platforma obsadzała swoimi kuzynami, którzy nie mieli żadnych kwalifikacji. W czym jest gorszy kuzyn od córki? Tym jest być może gorszy, że oni ominęli zasady, według których powinni być powoływani. Brawo, córka pana Stanisława Piotrowicza nie stanęła do żadnego konkursu, za to dostała nominację i jest prokuratorem w Krośnie. To znaczy takie to nie wiem, czy to jest przyznanie, że tak, że to przyznam, źle? Przyznam, że pierwszy słyszę o tym wypadku, nie znam szczegółów. Nie chcę pan czytać gazet. Mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi o Skarb Państwa. Mieliśmy posiedzenie komisji, na wniosek zresztą opozycji, gdzie były przedstawione nominacje we wszystkich spółkach Skarbu Państwa i tam 100% osób ma zdane egzaminy, bądź jest doktorami. A to Misiewicz ma jakiś doktorat? Bardzo pana przepraszam. To nie podlegało pod ministra. W aptece go zdobył? Nie podlegało to pod ministra Skarbu Państwa. To tutaj ja mogę powiedzieć o komisji, którą kieruję. Dobrze, panie pośle, zostawmy to, bo naprawdę mam wrażenie, osób miało kwalifikacje powołanych. A że niektóre są związane z Prawem i Sprawiedliwością, to jest pewna logika. Jaka jest logika? Że robicie gorzej niż PSL? Że zatrudniacie dzieci, mężów? Jakie dzieci? No córka to nie dziecko? No ale to nie jest, własne dzieci, nie jest dziecko w sensie wieku i braku kwalifikacji. No jeżeli germanistka jest specjalistką wystarczającą, by dostać posadę w Agencji Rynku Rolnego, to okej, no to rzeczywiście. Będzie rozmawiał z nowymi rolnikami po niemiecku. Sądzę, być może jest w dziale odpowiedzialnym za wymianę handlową za granicą. O mój Boże. Ale mówiąc zupełnie poważnie, to Platforma robiła inaczej. Oni obsadzali swoimi ludźmi, a później te firmy prywatyzowali i stali się po prostu ich współwłaścicielami. My tego nie robimy. Więc na pewno nie jesteśmy gorsi, a ludzi, których dajemy, są zdecydowanie lepszej jakości. Nawet jeśli są związani z Prawem i Sprawiedliwością. A no, mamy w Polsce podział, no, powiedzmy, na część liberalną i część prawicową. Jeśli mogę kosmitów wrócić. Nie ma. Kosmitów nie ma. No więc czasami, kosmitami nie jesteśmy w stanie obsadzać. Czasami mam wrażenie, patrząc na posłów, że jednak są. Zakon PC. A w której partii? Wszędzie. To oni są ponaddemokratyczni. Zakon PC nie jest rozczarowany, że to Beata Szydło, nie Jarosław Kaczyński, jest premierem? Nie wiem. Nie robimy zebrań. Pan jest jednym z najważniejszych zakonników. A to dziękuję za uznanie. Pan jest w PC. Nie robimy zebrań. Pan był w PC od zawsze. Tak, niemalże. Od początku, od założenia. PC. Nie robimy zebrań zakonu. Dyskutujemy na temat. A nie czuje się pan nieswojo, że naszych zachowań, że premierem czy zadowolenia. Jest, że premierem jest Beata Szydło, która do PiS-u trafiła tak późno, a wy od samego początku i co, i nic? Da, ja nie aspirowałem do funkcji premiera, więc nie jestem rozczarowany. Chodzi mi o to, że może nie pan, ale na przykład Joachim Brudziński, w końcu jednak od zawsze w zakonie, no paru innych znaczących polityków. Adam Lipiński. Nie zauważyłem, żeby było jakieś niezadowolenie. Beata Szydło jest dobrym premierem. A Jarosław Kaczyński byłby lepszym? Kiedyś już na ten temat mówiłem. Jarosław Kaczyński jest założycielem, twórcą tej formacji. To wiemy. Pytam, czy byłby lepszym premierem. Znowu pan próbuje tutaj wywołać jakąś sensację. W życiu nie próbuję. Ja się próbuję poznać pańską opinię. Swego czasu się na ten temat już wypowiedziałem. Bardzo cenię panią premier.
ale liderem Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński. I pani premier też to powtarza, natomiast no nasi słuchacze i widzowie mają chyba prawo wiedzieć, czy pana zdaniem lepszym premierem byłby Jarosław Kaczyński? Tak, według mnie tak. No to skoro byłby lepszym, to dlaczego nie jest? Dlatego, że podjął taką decyzję, a Beata jest bardzo dobrym premierem, więc... Ale pan musi ubolewać. Mamy możliwość, że jakoś chyba nie widać, żebym rozdzierał szaty z tego powodu. Szat. Pan nie musi rozdzierać, ubolewanie może być inne, przeżywane wewnętrznie. Rozumiem. Nie, a panie pośle, pan się śmieje, a ja bym chciał porozmawiać poważnie. No bo jeżeli to pan uważa... pan zadaje poważne pytania. No pan zdaje się cały czas poważnie odpowiada. No na pytanie, czy Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem, pan mówi, że tak. No to ja pytam, czy nie ubolewacie nad tym, czy nie jednak... nie lepiej dokonać zmiany na lepsze. W końcu chcecie dla Polski wszystkiego, co najlepsze, prawda? Po nocach nie śpię, jak mam przyjść do pana programu. Ale się pan wyspał i w końcu dotarł mimo śniegu. No nie wyspałem się. Ślisko było, jechałem, gnałem. O tym, jak się rozmawia z Mazurkiem, napisze pan w memuarach, ale na razie chciałbym dowiedzieć. A co to takiego memuary? To takie lilie wodne. Pytam zupełnie serio. A, w nenuarach. Pytam zupełnie serio. Panie pośle, to nie lepiej zmienić coś, co jest dobre, co prawda, na coś, co jest jeszcze lepsze? A to niech pan sobie sam na to odpowie. A jak jest zdanie posła Marka Suskiego? Jest na razie bardzo dobrze. Mhm, ale z Kaczyńskim byłoby lepiej. Dobrze. Panie pośle, zna pan Tomasza Terlikowskiego, prawda? Znam. To on powiedział tak, cytuję, to jest 2012 rok, styczeń, koniec stycznia. Kiedy ktoś się burakiem urodzi, to burakiem umrze. I to było o panu niestety. No niestety. A to po tym, jak nazwał pan posła Godsona murzynkiem. Ta wypowiedź jest jawnie rasistowska. No może nie tyle nazwałem, co była to prywatna rozmowa. Podsłuchana przez TVN i nagłośniona. A z samym Godsonem miałem bardzo dobre stosunki. On się z tego śmiał. Mówił w końcu murzynek, bo to taka sympatyczna postać. A to co, to teraz pan powie, że murzynek przestał być prezydentem Stanów Zjednoczonych? To jest język właściwy dla polityka? Nie, jestem dumny z tej wypowiedzi. Aczkolwiek no, w polskiej tradycji murzynek nie jest niczym nagannym i we wszystkich... No, ale chyba jeśli chodzi o ciasto. Nie, nie tylko. We wszystkich słownikach języka polskiego nie jest nigdzie napisane. Słowo murzyn jest w Polsce dopuszczalne. Słowo murzynek brzmi jak Polaczek. Ale, nie, no, ale proszę spojrzeć do słownika języka polskiego. Murzyn to dorosły, czarnoskóry, murzynek to jest dziecko. Czyli Polak to poseł Suski, a na przykład mój syn, taki całkiem nieduży, to jest Polaczek. Nie. Jeżeli pan tu nie widzi analogii, że to było jednak proszę, niewłaściwe... Jeszcze raz proszę spojrzeć do języka, do słownika języka polskiego. Panie pośle, zostawmy to. Nie ma tam nigdzie powiedziane, że słowo murzynek pan jest pejoratywne. Pan jest wiceszefem Komisji Innowacji? Nie. Ale zasiada pan w tej komisji? Nie. Nie? Już nie? W poprzedniej komisji pan był? W poprzedniej kadencji, tak. W poprzedniej kadencji. A szkoda, chciałem... To w takim razie może pan nam powie, jakie innowacje wtedy pan przeforsował? Wtedy przygotowaliśmy chociażby program współpracy parlamentu z Polską Akademią Nauk, program stworzenia przy parlamencie komórki, która by opiniowała ustawy pod względem naukowym i mieliśmy też przygotowany program szkolenia posłów. Co z tego opiniowania wyszło, przepraszam? Co z tego opiniowania wyszło? Skończyła się kadencja i w tej chwili jest... I nie wróciliście do tego? Nie, jest przygotowany pewien projekt przy marszałku Sejmu, ma powstać komórka naukowa. Szkoda, bo to miałoby znaczenie. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Wynalazcy. Wynalazł pan coś? Miałoby znaczenie. Nie opatentowałem żadnego wynalazku. Ja kiedyś wynalazłem żarówkę w sklepie. Była bardzo fajna. Ja wynalazłem różnych parę rzeczy, ale nie opatentowałem. Ludwik Dorn wynalazł panu przezwisko Susłow. Tak, a ja jemu też wynalazłem pewne przezwisko ale Kamasznikow. Susłow się przyjęło. Sam pan o tym opowiadał. To prawda. Pozdrawiamy choć więc... Choć nie jest to pozdrawiamy więc najlepszy wszystkich... patron. Tak, to prawda. Pozdrawiamy więc wszystkich słuchaczy, także Ludwika Dorna. Bardzo panu dziękuję za przybycie. Dziękuję również. Do widzenia. Pozdrawiam.